nowoczesne centrum obsługi właśnie pociągów spalinowych. Wykorzystaliśmy w tym celu pieniądze, dostępne pieniądze unijne, no i powstał właśnie olbrzymi obiekt, który będzie mógł właśnie pozwolić zarówno na bieżącą obsługę tych pociągów, ale również i na serwisowanie i wręcz nawet mogą się tu odbywać naprawy główne. Mamy tutaj utrzymywać pojazdy pod względem technicznym w poziomach utrzymania od poziomu pierwszego do poziomu trzeciego. Drugi cel to wykorzystanie hali postojowej do zwyczajnie ustawiania pojazdów, które są sprawne technicznie, wykorzystane są dalej do przewozów kolejowych. I trzeci, może najmniej może będzie ten pod tym kątem mógł być wykorzystywany, to znaczy wykonywania napraw o jakimś głębszym charakterze.